Antoni Kołodziejczuk, jest mi bardzo miło powitać Państwa w studiu telewizji kablowej Zamość, w którym gościmy znaną wszystkim i powszechnie lubianą, Panią Marię Król, która pełni funkcję niezmiennie od lat prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, krok za krokiem w Zamościu. Witam Pani Mario. Witam Pana, witam prezes. Państwa. Zbudujmy razem rodzinny dom. Takie plakaty leżą przed nami, i taki plakat Państwo mogą w tej chwili obserwować w tle. Pani Maria podjęła się zadania, które jest y, ogromnym wyzwaniem, nie tylko dla Pani Marii, ale dla nas wszystkich, i buduje rodzinny dom. Cóż to za inwestycja! Stowarzyszenie przez 28 lat zbudowało 11 placówek dla osób niepełnosprawnych, zaczynając od dzieci, poprzez młodzież, dorosłych i wszystkie usługi, które daje w tych placówkach są nieodpłatne. Są to usługi w Zamościu, Białobrzegach, Biłgoraju, w Bondyżu. No, ale przyszedł czas już na poważniejsze działania takie dla dorosłych osób niepełnosprawnych, bo nasza młodzież już wyrosła z wieku młodzieżowego. Wbrew pozorom dotychczasowe działania są bardzo poważne, Pani Prezes. Tak, ale teraz są jeszcze poważniejsze. Chociaż Pani jest osobą bardzo pogodną, tak jak i Tak, in. ale te są jeszcze, jeszcze bardziej poważniejsze, dlatego że y, mamy nóż na gardle. Rodzice osób niepełnosprawnych, Niektórzy bardzo się zestarzeli, już nie są w stanie się opiekować tymi osobami, a niektórzy z nich już zmarli i te osoby są pozbawione w tej chwili właściwej, bezpiecznej opieki. W tych domach pomocy społecznej, które się w okolicy znajdują, w wielkich takich trochę molochach, gdzie ludzie mają często depresję, te, te domy są oddalone od centrum miast, one są zazwyczaj na uboczu. No nie ma dla miejsc, miejsc dla tak ciężko niepełnosprawnych osób, a jednocześnie tak zaktywizowanych przez stowarzyszenie do, do życia społecznego. No i podjęliśmy tę decyzję, że, że trzeba zbudować taki dom w zamościu. W zamościu nie ma domu pomocy społecznej. Przy okazji jest również budowa warsztatu terapii zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych i miejsca, gdzie w ogóle dorosłe osoby będą mogły mieć jeszcze jakieś dodatkowe dzienne aktywności. Myślimy tutaj o tym, że populacja Polski się bardzo starzeje. I zamość tak samo. Proszę mi powiedzieć, pani prezes, czy te osoby, dla których przeznaczony jest rodzinny dom, inwestycja w, na ogromną skalę, za chwilę do niej wrócimy, potrafią, wyobrażają sobie w ogóle życie w jakimś innym środowisku? Przecież one ten, to swoje życie przeżywają wraz ze stowarzyszeniem krok za krokiem. Ze sobą. Tak. To znaczy, to są te osoby, które u nas zostały z racji bardzo ciężkiej niepełnosprawności. Bo te, które miały trochę mniejszą niepełnosprawność, wypuściliśmy w świat i sobie radzą w życiu albo sami, albo z pomocą. Studiują, nawet pracują. To te lżejsze, że tak powiem, przypadki. Te najcięższe, to znaczy z największymi dysfunkcjami. Mimo naszej bardzo intensywnej pracy, no nie udało się całkowicie doprowadzić do samodzielności. Wśród nich jest na przykład ten Bartek, który jest na plakacie. Bartek jest osobą inteligentną, no ale niemówiącą, ma też bardzo niesprawne ręce. Bartek był mistrzem Polski w boci w, 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 w dyscyplinie paraolimpijskiej. I, I on chce bardzo mi pomóc budować ten rodziny dom. I, I on pisze do zespołów muzycznych, aby mu przysłały płytę z autografem, po czym tą płytę wystawia do sprzedaży. Mniej więcej co tydzień przynosi 500 zł i wpłaca na, ten, na to, żeby ten dom zbudować. Gdzie będzie się mieścił ten dom pani prezes, ponieważ nie mamy wątpliwości, że on powstanie. Wielkie szczęście naprawdę nas spotkało, że dostaliśmy. Od prezydenta miasta Zamościa nieruchomość, na ulicy Kresowej, między Lidlem a Nowym Szpitalem. Bardzo dobra lokalizacja, wszędzie można dojechać stamtąd. Dostosowany sklep, blisko szpital naprawdę to jest bardzo dobre miejsce. Dużo, pół hektara i budynek po, po Urzędzie Ochrony Państwa. I tam już od grudnia toczą się prace budowlane w tym budynku. To będzie najpierw warsztat terapii zajęciowej. Będzie skończony w lutym przyszłego roku, w marcu już będziemy tam mieli zajęcia. Musimy mieć, ponieważ musimy rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego, pieniądze unijne, niestety zbyt małe, bo tylko połowę mamy środków na całą budowę. Brakuje nam 2 miliony 700 tysięcy złotych. To jest ogromna kwota. Ale pod koniec przyszłego roku mamy duże szanse dostać pieniądze transgraniczne. Z programu Polska-Białoruś-Ukraina, i do tego budynku dobudujemy drugie skrzydło, i to będzie właśnie dom rodzinny, ta, ta część domu pomocy społecznej. Cały kompleks nazywa się dom rodzinny, a ta część to jest ten dom pomocy społecznej. One będą razem połączone. Musimy jeszcze jednocześnie w tym samym czasie zbudować na Ukrainie. W Krzemieńcu ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych, pierwszy na Wołyniu, bo to jest projekt transgraniczny. Tutaj też nam będzie dużo pieniędzy brakować, ale nie tyle, co w pierwszym etapie teraz. Pani ma doświadczenie w zbieraniu pieniędzy. No nie I w, w, taki. w budowicież takich. No ale gdyby nie pani to te wszystkie akcje one by być może nawet nie miały miejsca a już o powodzeniu trudno jakby w tej chwili na ten temat wyrokować. Jak to się robi, że się, że się tak ogromne pieniądze zbiera, że ludzie dają takie pieniądze, że się je... No, jakoś organizuje. Ja prawda? Mam bardzo dobry młody zespół projektowy, ludzi, którzy pracują naprawdę za bardzo małe pieniądze, tak jak w stowarzyszeniu, ale są misyjni, po prostu chcą pomagać. I oni piszą projekty. To nie są profesjonaliści za pieniądze wynajmowani, tylko normalni zatrudnieni w stowarzyszeniu ludzie. I oni piszą projekty, kiedyś ja tylko pisałam. Ale teraz już jest lepszy czas, bo przyszli młodzi i, i znacznie mi pomagają. No i te projekty, najpierw dwa przegraliśmy na, te, na tą budowę, później jeden wysądziliśmy w sądzie, a teraz z oszczędności będziemy mieć ten, z oszczędności z tego programu, które się zbierają oszczędności, będziemy mieć finansowanie tego drugiego projektu. Natomiast jeśli chodzi o takie zbieranie drobne, ciułacze, to jest bardzo biednie. W naszym regionie, chociaż ja sobie postawiłam za zadanie obejść wszystkich ludzi tutaj w zamościu i, i chodzę intensywnie, spotykam się z osobami na kierowniczych stanowiskach, z osobami, które kształtują opinię publiczną, wyjaśniam, jakie to jest ważne, żeby coś wspólnie razem zbudować, że to zostanie na zawsze i będzie służyło wielu ludziom. Ilu osobom pomaga w tej chwili stowarzyszenie? Trudno to policzyć, powiem szczerze. Bo, bo te osoby się przewijają, oprócz takich trwale niepełnosprawnych, których jest kilkaset, przychodzą osoby, które okresowo potrzebują rehabilitacji, na przykład w naszych placówkach w Zamościu, w Biłgoraju, to jest rehabilitacja bezpłatna, płacona z Narodowego Funduszu Zdrowia, to tych nie jestem w stanie policzyć, po prostu bardzo dużo ludzi. No teraz to te pieniądze są y, ogromnie potrzebne, ale to są tak wielkie pieniądze, że, że to trochę szaleństwo było zacząć, ale y, jakbyśmy nie zaczęli to nigdy by się to, to chyba nie skończyło i jeżeli nie teraz to, to kiedy? Pamiętam na, jed, na, na którymś balu zebraliśmy 3000 tysiące złotych czy 4000 tysiące złotych, autokar miał kosztować 200 tysięcy złotych I, i jakoś ten autokar, Funkcjonuje. Tak. Teraz też mam nadzieję, że tak będzie. Ostatnio zebraliśmy y, pod kościołem, bo był taki dzień poświęcony. Y, y, modlitwą za powodzenie tego przedsięwzięcia pod katedrą zebraliśmy 8 tysięcy złotych wszystkim serdecznie dziękuję za te pieniądze, bo to bez tych ośmiu, to, to te 2 miliony 700 też się nie nazbierają. Więc każdy, każdy grosz jest bardzo potrzebny. Z, z takich groszy powstają tak wielkie rzeczy. 2 miliony 700. 000. Jest to realne? Myślę, że jakieś pieniądze jeszcze dostaniemy od Spefronu. Bo się tam staramy od marszałka. Pan wojewoda obiecał mi, że zrobi od czerwca taką wielką kampanię w województwie, że, że, że też będziemy mogli wtedy jakieś pieniądze uzyskiwać. Wciąż liczę na spotkanie jakiegoś szlachetnego biznesmena, który rozumie, co to znaczy dzielić się dobrem. Zresztą, Takich też już spotykam w zamościu, nawet, więc też się cieszę. Poznałam w ogóle bardzo wielu ludzi niezwykłych rozmawiając z tymi osobami. Poza tym będziemy uczestniczyć we wszystkich możliwych plebiscytach, w sakrofilmie. Wszyscy wychodzą bardzo nam naprzeciw, żeby na początku wszelkich imprez. Żebyśmy mogli mieszkańcom zamościa i zamościny powiedzieć: Oto budujemy coś takiego, nie budujemy dla siebie, nie buduje królowa, nie buduje krok za krokiem, budujemy, żeby coś zostało w zamościu. Jest to jeden z pierwszych, właściwie pierwszy Dom Pomocy Społecznej, bo jest tylko jeden usił zakonnych. Ale na pewno nie ostatni. Ale gdyby nie królowa, to nie byłoby tego wszystkiego, co jest, ponieważ właśnie królowa jest tylko jedna i poświęciła swoje życie, rezygnując z kariery, z pracy zawodowej, przecież pani jest lekarzem. No, pani się tym zajęła i jest pani autorytetem znanym na całym świecie, nie waham się tego powiedzieć, ponieważ wiem, że konsultują i Stany Zjednoczone pewne kwestie z Panią, i nie tylko Europa tutaj współpraca przez Ukrainą, to między innymi świadczy o pani międzynarodowym autorytecie. Jak Jakieś takie szerokie akcje również są w planie, y, które y, mają te pieniądze, y, których celem jest zdobycie tych pieniędzy i będą to... Y, akcje, nie tylko bal, nie tylko ostatki charytatywne do udziału, w których zachęcamy wszystkich mieszkańców Zamościa. I 23 okolicy. lutego w carskich koszarach. koszarach. I można się pobawić, proszę Państwa, zintegrować z osobami niepełnosprawnymi i jeszcze dochód, to nie są też wielkie pieniądze, to nie są ogromne koszty, trzeba zaznaczyć, dochód z tego balu też jest przeznaczony na wsparcie stowarzyszenia. Ale oprócz tego jeszcze ma Pani w planie inne akcje. Starskich Koszar te pieniądze znowu pójdą na rodzinny dom i to będzie myślę kilka tysięcy złotych, które też są niezbędne, żeby uzbierać 2 700. A następnie bardzo ciekawą akcję zaproponowaliśmy prezydentowi miasta Zamościa 24 marca. Jest obchodzony słabo w Polsce, ale Narodowy Dzień Życia. On jest uchwalony przez Sejm w 2005 roku, po to, żeby uzmysłowić, że trzeba szanować ludzkie życie na każdym etapie, starości, młodości i w ogóle życie, prawda? 25 z kolei marca jest Dzień Świętości Życia. To jest z kolei przez Episkopat uchwalony dzień. Po encyklice papieża Jana Pawła II Ewangelium wite to też jest, aby znowu szanować ludzkie życie w każdej kondycji. I myśmy poddali taki pomysł, żeby właśnie w tym roku w Zamościu, bawić się w jakiś sposób stonowany, bo jest to okres wielkopostny, ale na rzecz takiego życia jak Bartek, czyli życia ludzi dorosłych, już poczętych, już urodzonych, już wyrośniętych i którym czas budować rodziny dom. I miasto podjęło tą, ten pomysł, będzie on pod hasłem zamość. Życie z dużych liter przez całe życie. Rozumiemy przez to życie godne przez całe życie w zamościu, tylko w zamościu. No i budujemy razem rodziny dom. Będą dwa wspaniałe koncerty. Orkiestra Symfoniczna i pan dyrektor Wicherek zaproponowali bezpłatnie występ. W darze dla Stowarzyszenia i dla mieszkańców Zamościa, którzy będą wspierali tą budowę rodzinnego domu. Z Warszawy przyjeżdża znany muzyk pan Borys Somerszaw i będzie śpiewał w koszu bardzo piękne romanse rosyjskie razem z akompanią, mentorem, gitarzystą. Będzie też. Będą, będzie jarmark na rynku produktów żywnościowych, zdrowych, będzie performance na rynku, będzie oddawanie krwi, będzie badanie starszych osób przez lekarzy, mierzenie ciśnienia i inne rzeczy. Bardzo wiele atrakcji na OSI, że będą zabawy dla dzieci, będą mecze. Może siatkówka na siedząco przez różne ciekawe drużyny po to, żeby zobaczyć, jak to jest, jak się jest niepełnosprawnym i gra się w piłkę siatkową. Chcemy zrobić właśnie taki dzień, a przede wszystkim kilkuset wolontariuszy będzie chodziło po zamościu z puszkami i będzie kwestowało na ten rodziny dom. Do tego dołączył się również krasnobród, takie moje zaprzyjaźnione miasteczko. Będzie również w Zwierzyńcu też ta zbiórka, teraz będziemy jeszcze rozmawiali ze Szczebrzeszynem, w Biłgoraju też będzie, ale też to wszystko będzie na krok za krokiem, ale też namówiliśmy inne miasta, żeby robiły zbiórkę też na taki cel, świętości życia, poszanowania ludzkiego życia, ale na własną inicjatywę. I pan burmistrz Żukowski w Tomaszowie chce robić taką y, imprezę. Ktoś chce robić w Chełmie, tam jest chyba burmistrz albo prezydent Banaszek i inni, żeby po prostu wykorzystać y, ten Dzień Narodowy Dzień Życia i ratować, chronić i wspierać różne rodzaje żyć, tak bym to powiedziała. Proszę Państwa, no nikt z nas nie wie, jak się jego losy potoczą. Oczywiście wszystko. Ze starzeja na pewno będzie niepełnosprawny w jakiejś części. Na pewno będzie miał jakieś dysfunkcje. A człowiek starzeje się od urodzin, tak? od urodzenia. No, ja kiedyś, tak wstając, dotknąłem kręgosłupa i widział to znajomy lekarz. Mówi, Drogi Panie sprawy idą w dobrym kierunku pewne organy przestają być odczuwalne zaczynają być odczuwalne inne Także, proszę państwa wspierajmy wspierajmy i zbudujmy razem ten rodzinny dom ja dziękuję bardzo pani prezes za wizytę w naszym studiu państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku